Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. O kurde, miałem miejsca nie pokazywać, ale dobra. To jest i tak spalone. W każdym razie jestem dzisiaj na grzybkach. Zobaczcie, mam kosz. Dzisiaj będę zbierał, żeby Was nie wkurzać. To będę zbierał, a jestem dzisiaj, spotkałem się z Pawłem. Cześć wszystkim. Witam Cię, Paweł. Cześć. A Paweł sobie zbiera, co? Muchomor czerwieniejący. O. Amanita rubescens. Bardzo ładny. Już widać, że jest z czerwiami, no bo, jest... bo to standardowo. No. No i ma taki odcień właśnie już lekko różowy. Pierścień na trzonie z odciśniętymi blaszkami. Takie prążkowania można zauważyć na muchomorze. No, taki fajny. Jeden, to znaczy, że dobrze, bo będą borowiki ruszały, skoro muchomory. Tak. One bardzo lubią razem. Ja też zauważyłem, że właśnie jak one rosną, to też te borowiki rosną. Ale powiem Wam szczerze, ja nie zbieram, chociaż Paweł poleca, ale ja nie zbieram, bo dla mnie muchomor... Przekonasz się dopiero jak spróbujesz. Dla mnie muchomor to muchomor, a przyjechaliśmy tu w to miejsce, bo chcę zobaczyć te usiatkowane, czy co podlewałem, czy jeszcze są, czy już ktoś nie wziął. A tu jest taki ceglak, zobaczcie ten, pamiętacie? Chyba już Wam pokazywałem. Zobaczcie, jaki wielki. A wiecie co? Dzisiaj mam koszyk, to ja będę zbierał. A ceglaki będą zdrowe, więc bez czerwi. O! Pięknie. Piękny kawał grzyba. No jest taki jednego, to już się na nie rewelacja, nie? No, jasne, że tak. No dobra, no to taki bierzemy do koszyka, potem go obrobimy i idziemy zobaczyć te usiadkowane jeszcze. No i dalej jeszcze pójdziemy w rejs po prostu dzisiaj. Idę do tych usiadkowanych. Zobaczymy, czy urósł trochę. No to zobaczcie sobie. Jednak jest, jeszcze go nikt nie zerwał, ten malutki. To chyba było za sucho, on już nie urośnie. Ale tego spróbujemy wyrwać. O, taki jest ładny. Myślę, że już tu ma zaczerwione. Robaczywe po prostu. O, kurde. Patrzcie, ale tu jest główka, zobaczcie. Zdrowa, widzicie? Jak jest główka zdrowa, to będzie ok. Tak myślę przynajmniej. No dobra, chowiemy do koszyka. Widzicie, no trochę tam chyba urósł. No. Było ciepło, ale idziemy jeszcze jeden sprawdzić. No to dobra, zobaczcie, trochę urósł ten usiatkowany. Ale dzisiaj go zabieramy, bo on na pewno już będzie, wiecie, jak jest tak sucho, to o, już się łamie nawet. Zobaczcie, co jest. Może głowa się uratuje. Chociaż trudno powiedzieć. To zostawiamy, bo tu nie ma sensu. Zobaczcie, jakie tu jest już rozwalone wszystko. Szkoda grzyba. No ale tak czasami też bywa. Zakopiemy ten dołek. To zobaczymy, czy coś tu będzie. No i tyle, idziemy dalej. Idziemy dalej. Idziemy dalej. No i to dobra. To znowu mamy usiadkowanego. Zobaczcie, ale tym razem jest taki piękny. Zbliżę go trochę, żebyście widzieli tutaj te takie rysy u góry od niego. On to są jak na Marsie takie kanały. Ale piękny, co? Ale wiecie co? Ja się dzisiaj nie pierdzielę. Weźmiemy go, po prostu zerwiemy. Zobaczcie, jakie piękniusi. No coś wspaniałego. Ładny. No dobra, to koszykę. Ten może być, wiecie, bo jest twardy, to może być bez tych czerwi. Tak, że tak żeby powiem. Było coś w koszyku, to nie sprawdzamy. O to chodzi. I zagadkę, co to jest obok, tak? O, co to za grzyb? Zagadkę macie. Napiszcie w komentarzu. O, właśnie. Odcięty trzon, ale po kapeluszu już powinniście poznać. Dobra, lecimy dalej z Pawłem. Jest miło i sympatycznie. Chodzimy sobie z Pawłem. Zbieramy sobie dziwne grzyby, powiem. Pokazuje mi takie grzyby, że mówię masakra. Ale dobra. Dobrze wiedzieć po prostu, że są takie grzyby i... A tu Wam chciałem powiedzieć, pokazać tylko takiego. Będziemy dzisiaj, tak jak mówiłem, zbierać. O, jaki ślimak, zobaczcie. Którzy... Ale to jest mój, dzisiaj mój, nie zostawiam Wam. Tu następny. Ojejku. I coś się tu wytnie. Będzie do jajeczka, albo coś tam zrobimy. Fajny.
Trochę obiedzony, ale jest ok. Powiem, fajnie się chodzi z Pawłem. Ma strasznie ogromną wiedzę na temat grzybów i pokazuje mi takie grzyby, żebym nawet nie spojrzał, że i nawet bym nie wiedział, że to są grzyby czasami, ale no super, naprawdę, taką wiedzę ma ogromną i no i będziemy sobie teraz, pokazuje mi różne gatunki i będę robił zdjęcia, też mu będę wysyłał, pokazywał, będzie mnie informował, chociaż wiecie, ja zostaję przy tak tradycyjnych po prostu grzybach, bo ja uważam, że jak się nie zna ktoś, nie zna się na grzybach, to lepiej nie zbierać, tak. Ja będę zbierał zawsze te, które znam. Chyba że mi Paweł powie, że zbieraj, no to będę zbierał. Innej możliwości nie ma. Idziemy jeszcze dalej, po prostu tam gdzieś do przodu. Może coś tam do koszyka wpadnie. Zobaczcie, w jakim lesie jesteśmy z Pawłem. Teraz chodzimy. Powiem wam, że nie ma za dużo, ale sobie spacerujemy. Paweł tu sobie też nagrywa, bo muszę wam coś pokazać. Tu Ares, chodź tu, nie zdeptaj mi tu. Chodź tu. Dobra, zostań. Ares, zostań. Zostań. No takiego żeśmy znaleźli, zobaczcie. Te glastopory. Jak wam się podoba? I najlepsze jest to, że ja go dzisiaj zerwę. A co? Żebyście się nie wkurzali. O, słyszeliście ten klank taki, jak się zrywa grzyba? Dobra, zasłonimy troszkę. Zobaczcie, jaki piękny. Zdrowiutki. No coś wspaniałego. Paweł powiedział, że jest piękny. Wzorcowy. Śliczny, tak. Wzorcowy, atlasowy. Atlasowy, wzorcowy. Ja się z tego bardzo cieszę, że znaleźliśmy takiego grzyba dzisiaj. Bardzo, bardzo. Dobra, idziemy dalej. Taka ciekawostka. Takich 10 i bym był zadowolony. Pięknie. Idziemy dalej. Do koszyka oczywiście, do koszyka. Idziemy jeszcze tam. I jeszcze do jednego lasu pójdziemy zobaczyć. Ares, ale proszę cię, odsuń się. Ares, odsuń się, chodź tu, bo zasłania grzyba, żebyś mi nie nalepnął. Ty. Zobaczcie, jaki gniewusek piękny. A słońce akurat tutaj tak świeci. O, no ciekawe, powinien być zdrowy. Bierzemy, a co? Będzie jajuszko jak nic. Zobaczcie, jeszcze ślimak siedzi. Zobaczcie, jaki piękny. Waży jakieś 20-30 deko. Wielki. Piękny jest. I to mi się podoba. Śmieciuchów nie ma za bardzo, jakieś tam buteleczki, ale dzisiaj nie zbieram. Dzisiaj tylko obserwacje przeprowadzam i grzybki. Grzybki zbieramy dzisiaj. Czekaj, zrobimy na nim taki mały myczek. A zrobimy tak, nie? O. Jak szybciutko, to ma do siebie, nie? Że bardzo szybko się odbarwia po dotknięciu. Pan T. T, no wiadomo. Pan tata. Nie zmieściło, znaczy chociaż byśmy mogli tutaj przejść, nie? No. Zobaczcie, jak szybko się przebarwia. Czyli ja, bo ja go nazywam potocznie gniewusem, bo się gniewa, jak się go dotyka, to się gniewa i robi się właśnie taki siny. I na trzonie nie ma nigdy żadnej siateczki, tak, kropeczki drobne. Tak. O, tutaj kropeczki nawet dobrze widać na tej stronie. Tu gdzieś ślimaki nie wygryzły, nie? I przeważnie jest bez czerwi, co najlepsze. Bez robaków. Tak. No teraz pięknie widać, nie? Pięknie. Coś takiego. No, będę sobie teraz pisał na gniewusach. No na gniewusach obowiązkowo zawsze się datę podaje. No, dobra. Idziemy dalej z Pawłem jeszcze, pochodzimy. Fajnie jest, Pawłem. W lesie jest super. Teraz słoneczko wyszło, przestało padać. Już jest trochę wilgoci, także za parę dni będzie jakiś wysyp, tu jest buteleczka, widzicie. Ale jak ja tu przyjdę, to ją wezmę dzisiaj. Nie biorę. Dzisiaj jesteśmy turystycznie, relaksacyjnie i grzybowo. Piękniusi malutki, ale zobaczcie, jaki ładny. Mniejszy, ale piękny. Super. Zobaczcie. Idealny.
Tu jest troszkę ugryziony, a tu nic. Tyle to tu naprawdę. No dzisiaj będzie jedzonko jak nic. Piękny jest. Dobra, idziemy dalej szukać jeszcze, no nie? Idziemy. Jasne. O, to teraz Paweł powie, co to za grzyb jest. To ja tam stanę, poczekaj, i powiem, nie? Tak jak ja to lubię, nie? No, to jest żółciak siarkowy. Akurat te owocniki nie są, już inaczej, nie nadają się tak zbytnio na przetwarzanie, bo są już dojrzałe i naprawdę jak dotykamy, to są już twarde. Ale jak są młode owocniki żółciaka, to nadają się na mielone. Świetne. Ja zresztą robiłem, jak ktoś chce zobaczyć, to może tam wejść do mnie na mój kanał i tam popatrzy. Jest odcinek właśnie, jak robiłem z tego żółciaka, mielone. Ale co mogę pokazać, bo nazywane jest leśnym kurczakiem. Tutaj kawałek oderwiemy, nic się mu nie stanie. Że ma, jaką ma, on ma konsystencję, o, tutaj dobrze widać, że on się rozrywa, to po prostu na takie włókienka, tylko ten jest już suchy, to mówię, twardy. Ale jak jest młody, to się rozrywa jak pierś z kurczaka, nie? Takie włókienka się robią. No. I ten dąb już raczej długo nie pociągnie, skoro go żółciak zaatakował. No na pewno nie, bo to jest pasożyt. Tak, to on go będzie powoli zjadał. Dobra. Idziemy dalej szukać, nie? Idziemy dalej szukać, jasne, że tak. Mam już kawał, żeśmy zrobili po tych lasach. Trochę tam mam tych grzybów. To wam pokażę, że potem jak będziemy wychodzić z Pawłem, bo jeszcze mamy teraz gdzieś jakieś 1,5 kilometra, idziemy w kierunku samochodu i sobie oglądamy, obserwujemy. I teraz tak, Paweł powiedział, że takie są czyste lasy przeze mnie wysprzątane, że on się nawet by mógł po bosaku iść po prostu, bo tak jest czysto i nie ma szkieł. No i wiecie co zrobił? No zobaczcie, idzie po bosaku. Takie zaufanie ma do mnie. Widzicie? Co zaufanie robi do człowieka? No tak wysprzątał te lasy Bogdan, że to jest niesamowite. Dlatego, nie chodzi się jak po dywanie. Dlatego ja też mam zaufanie do Pawła i tego mu pomora czerwieniejącego skosztuję. Może nie dzisiaj, ale obiecuję, że skosztuję i podzielę się z wami po prostu czy smakiem, czy jest dobry, czy nie. Widzicie? No tak czasami. Idziemy sobie. No to dobra, Ares i ja się żegnam z wami. Zaczyna padać, zobaczcie jak się zachmurzyło. My uciekamy z Pawłem do samochodu. Pokażę wam te grzybki. Ja wiem, że są niektóre już takie zjedzone i tak dalej, ale ładne, niektóre są piękne. Są tutaj od Pawła te muchomory. No i są usiadkowane i ceglastopore. No ładnie to wygląda, coś wykroję i będzie, patrzcie jak zaczyna padać, masakra. Także my uciekamy i ja was bardzo serdecznie i chętnie zapraszam na kanał do Pawła, Paweł i grzyby. Oczywiście, tak, Paweł się już ubiera, widzicie. Zapraszam na ten kanał, jak chcecie się dowiedzieć coś o grzybach, o fajnych rzeczach po prostu. No, no i o Pawle oczywiście, Paweł fajny gość, super. No i my uciekamy, zbieramy się, no to trzymajcie się. Do następnego, pa, pa. No i materiału masz.